I teraz specjalnie dla Państwa, Mila, witaj serdecznie. Witam serdecznie. Piosenka, którą przed chwileczką usłyszeliśmy, to była taka piosenka, która pozwoliła Ci wystartować w tym świecie show biznesu. Jak wiele zmieniło się od tamtego czasu? Od tego czasu zmieniło się bardzo dużo. Po ekranizacji tej piosenki wydaliśmy maxi singla, na którym pojawiły się 4 oryginalne utwory autorstwa pana Bernarda Sołtysika. Po tym czasie rozpoczęłam studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, a jednocześnie zaczęłam też pracę nad dużą płytą. Aktualnie obroniłam się i jestem już na drugim stopniu studiów. Zaczynam od jutra studia magisterskie. I jednocześnie kończę też pracę nad repertuarem na dużą płytę, która mam nadzieję ukaże się w tym roku. Czyli tak naprawdę cały czas bardzo intensywnie pracujesz. Tak, tak. Nie ma czasu na odpoczynek. Nie ma czasu. Niestety w tej branży nie ma na to czasu. Cały czas trzeba pracować, doskonalać swój warsztat. Na odpoczynek przyjdzie po prostu jeszcze czas. Przed Tobą koncert. Gdzie będziemy mogli Cię usłyszeć? Najbliższy koncert odbędzie się w Chorzowie, aczkolwiek to będzie impreza zamknięta. A najbliższe koncerty zawsze można zobaczyć na mojej stronie. Różnie, w zależności od okoliczności, są to występy plenerowe bądź w zamkniętych pomieszczeniach. Mila, bo Kamila? Tak, tak. Pseudonim wziął się od mojego imienia. Powiedz mi, piosenka dla mamy to taka piosenka dla Ciebie bardzo szczególna pewnie. Tak, tak, bardzo szczególna oczywiście. Od tej piosenki się wszystko zaczęło. Bliska memu sercu, ponieważ poświęcona mojej mamie, która zawsze bardzo mocno mnie wspierała, ale oczywiście z dedykacją dla wszystkich mam. A jaka była reakcja mamy, gdy ją pierwszy raz usłyszała? Oczywiście łezka wokół się zakręciła, aczkolwiek moja mama nie dała sobie, po sobie tego poznać, ale wiem, że była bardzo mocno wzruszona i oczywiście mocno gratulowała i przez cały czas pracy nad nią trzymała kciuki. Kolejną piosenkę, którą nagrywałaś, to teledysk powstawał na Pustyni Błędowskiej. Tak, tak. Skąd ten pomysł? Pomysł ze względu na to, że to jest piękne miejsce przede wszystkim, o którym może mało kto wie, a jest niedaleko nas i myślę, że to jest piękne miejsce, by wspólnie z rodziną spędzić trochę czasu. Stąd też wybór właśnie tego pleneru. A piosenka gdyby nawiązuje do piękna, które nas otacza, a pustynia przepięknie to ekranizuje. Jakie kolejne utwory będą, do jakich piosenek będziesz tworzyła kolejne teledyski? Na ten moment jest piosenka i teledysk do tej piosenki jest w montażu. Mogę stracić tytuł tej piosenki Pójdę sama, aczkolwiek ukaże się on dopiero w przyszłym roku. Jakie jest Twoje marzenie? Moje marzenie? Dokończyć studia, by móc uczyć młodzież muzyki, bym miała siłę i zdrowie, by dalej dążyć do celu, bym nie ustała w tym, co robię. To my tylko Ci wszystkiego życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, życzymy wielu sukcesów. No a my, proszę Państwa, niestety musimy się już żegnać, ale widzimy się już wkrótce. Na zakończenie piękny akcent.